studio telewizyjne w Polsce.pl. Marcin Fijołek, zapraszamy do kolejnej rozmowy. Razem ze mną w studiu Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani minister, ostatnie dni, ostatnie tygodnie upływają pod znakiem debaty na tle konfliktu historyczno-dyplomatycznego. Od tego konfliktu pewnie nie uciekniemy, ale chciałbym na niego spojrzeć z innej perspektywy. Z perspektywy pół miliona, niemal pół miliona stron dokumentów, jakie Ministerstwo Kultury razem z MSZ-em, razem z Ośrodkiem Badania nad Totalitaryzmami odzyskało, czy dozyskało dostęp do tych dokumentów. Proszę powiedzieć, co znajduje się w tych przepastnych już tomach, przepastnych zasobach? Myśmy dostali zgodę, oczywiście na przewiezienie dokumentacji jeszcze trochę potrzebujemy czasu. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z panią ambasador przy ONZ-cie Joanną Romecką. Po pierwsze, to musimy sobie z tego zdać sprawę, że ta sytuacja ujawniła, jak bardzo ważna jest dostęp do materiałów, do archiwów, jak jednak istotna jest polityka historyczna, która jest prowadzona przez wszystkie państwa. Więc te ostatnie dni nam to uświadomiły. Co znajduje się w dokumentach? To są dokumenty z Komisji do Spraw Zbrodni, która jeszcze powstała przedformalnie, przed ONZ-em. Przed ONZ-em. W niej między innymi przedstawiciele rządu polskiego za pośrednictwem wywiadu, kontrwywiadu Armii Krajowej informowali aliantów na temat polityki eksterminacyjnej wobec ludności polskiej i wobec zagłady, całkowitej zagłady Żydów polskich i Żydów europejskich. Te dokumenty robią ogromne wrażenie, dlatego że one jednak pokazują, że te informacje były bardzo ścisłe. To, co może budzić zdziwienie, bo moglibyśmy się spodziewać informacji ogólnych. Otóż nie, te informacje są bardzo ścisłe. One dokładnie pokazują, gdzie znajdowały się obozy śmierci. W niektórych przypadkach, niektórych obozów koncentracyjnych mamy takie pogłębione informacje na temat funkcjonowania obozu, śmiertelności, głównych nazwisk zbrodniarzy. Niektóre też obozy koncentracyjne, tam widać, że polski wywiad poświęca im też dużo miejsca. To na przykład jest Ravensbrück, kwestia prowadzenia eksperymentów medycznych. To jest kwestia Guzen, która dla mnie to było dosyć dużym zdziwieniem, dlatego że widać, że wtedy już to było bardzo mocno powiązane z eksterminacją inteligencji polskiej. To znaczy ten obóz był tak odbierany. Natomiast kwestia całkowitej zagłady Żydów i dokładnych informacji jest zawarta w tej dokumentacji i to pokazuje nie tylko to, że Polska jako państwo nigdy nie kolaborowała z Niemcami, że stanowiła, się jak trzeba, że stanowiła szlachetny wyjątek, nawet mogę powiedzieć, w okupowanej przez Niemców w Europie. Natomiast to pokazuje przede wszystkim, że ile Polska włożyła wysiłku, żeby poinformować aliantów. Proszę sobie wyobrazić, że pozyskiwanie tych informacji przecież było niezwykle trudne. No właśnie, pani minister, przepraszam, że przerwę, ale znamy oczywiście historię rotmistrza Pileckiego, jego niezwykłej misji w obozie, jego niezwykłej misji informowania także opinii zachodniej w Europie o tym, co się dzieje w Polsce, o tym, jak działają Niemcy i hitlerowcy. Ale moje pytanie brzmi, czy rozumiem, że te dokumenty potwierdzają, że takich przypadków, przykładów jak rotmistrza Pileckiego musiało być więcej, no bo sam Pilecki nie zdołałby tyle stworzyć tak dużej części informacji. Znaczy to jest zupełnie oczywiste. Przede wszystkim nawet jak czytamy raporty, to przecież w samych raportach widzimy także postaci, które były z nim w konspiracji, które także uciekały w okresie wcześniejszym jeszcze, prawda, przed samym Pileckim. Ale to też pokazuje taki organizacyjny wysiłek Armii Krajowej, całego państwa podziemnego, żeby te dowody zbrodni zbierać, żeby informować o nich aliantów. Ja mogę powiedzieć tak, że do tej pory historycy raczej domyślali się, że tak było, z innych źródeł także wyciągali te informacje, że rząd polski musiał informować o tym i że tak naprawdę ludność cywilna, Polacy i Żydzi zostali pozostawieni swojemu losowi, bo to jest dobre określenie. Natomiast od tej pory, od momentu odtajnienia tych akt ONZ-u w 2017 roku, możemy powiedzieć z całą pewnością, że tak było. Ale to są jakieś przełomowe dane, możemy powiedzieć, bo z polskiej perspektywy no, nie wnoszą one, mam wrażenie, niczego nowego, niczego w sensie takim nowego, że nie zmieniają naszej optyki na temat tego, co działo się w czasie II wojny w Polsce. My potrzebujemy przede wszystkim twardych dowodów na to, że robiliśmy wszystko, żeby nagłośnić sprawę i powstrzymać Holokaust, że były to autentyczne wysiłki państwa polskiego i to na pewno w tej dokumentacji jest.
powtórę, to nie chodzi o to, żeby Polska utwierdzała się we własnej historii, bo mam wrażenie, że akurat nie mamy żadnej niepewności ani znaków zapytania odnośnie zachowania Polaków podczas II wojny światowej, państwa polskiego, państwa podziemnego. Natomiast chodzi o to, żeby to zostało utwierdzone, żeby przyjął to po prostu Zachód. Ja bardzo często posługuję się tą taką metaforą, że Polska nie została po II wojnie uznana ani jako ofiara, ani jako zwycięzca, dlatego że z jednego totalitarnego ustroju przeszliśmy po prostu w drugi, że byliśmy przez 45 lat odcięci jednak od Europy Zachodniej, że nie wprowadziliśmy też tej własnej narracji i że tak naprawdę ten ostatni też konflikt, prawda, pokazał nam, jak nikła jest wiedza na temat okupacji w Polsce, na temat całego kontekstu, w którym możliwy był Holokaust. Chciałam tylko jeszcze jedno zauważyć. W 2016 roku, kiedy tworzyliśmy ośrodek badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, ja powiedziałam wprost, że nie może być tak, że ta historia okupacji Europy Środkowej jest tak zdominowana przez źródła niemieckie, że te źródła polskie powinny być przetłumaczone, że powinien być do nich łatwy dostęp. I pamiętam, jaką wtedy to wzbudziło, powiedziałabym, niechęć. Dlaczego? Niechęć taką ze strony, także Gazety Wyborczej, która w ogóle odrzucała przede wszystkim diagnozę, prawda, że druga wojna światowa, wiedza na temat II wojny światowej ulega jakiejś relatywizacji, że to są bardzo szybkie procesy i że my powinniśmy tą wiedzę przytrzymać i ją spopularyzować. Ostatnie przecież sondaże na temat świadomości historycznej w Niemczech, no są tego najlepszym dowodem, prawda? Odpowiedzialnymi za Holokaust. Tam jest takie pytanie, które mówi o tym, sam nie zrobiłem nic złego, ale czy czuję się odpowiedzialny za Holokaust. I to jest około 5% społeczeństwa. Natomiast ofiarami Hitlera jest już 50 kilka%. Więc to są twarde dane. One jednak pokazują, że te procesy są bardzo dynamiczne, że ta wiedza się zmienia. I mi się wydaje, że to, co dzisiaj powinniśmy robić, przede wszystkim reagować bardzo spokojnie. Pani ministra, jak wykorzystać te dokumenty, te raporty, te raporty, o których mówimy, do, no może nie do dzisiejszego konfliktu, ale do tego właśnie, żeby polska narracja, polska prawda tak naprawdę wybrzmiała w świecie. To mają być, nie wiem, książki czy publikacje także w języku angielskim na podstawie tych dokumentów. Są w planach takie inicjatywy? Tak. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że mamy te dwie instytucje, które ściśle ze sobą współpracują i to jest ISIM i Ośrodek Pileckiego. Wiemy już, że to repozytorium Ośrodka Pileckiego, gdzie się znajdują świadectwa polskie z okupacji niemieckiej, z okupacji sowieckiej, zostaną także poszerzone o świadectwa żydowskie z Komisji Historycznej. Tam jest 8 tysięcy świadectw żydowskich pozostawionych po wojnie. Wszystkie te źródła zostaną opisane, zostaną przetłumaczone na język angielski. To jest bardzo ważne. I teraz jak się pan, jeśli pan się mnie pyta, to nawet nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie polscy autorzy pisali na temat okupacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Chodzi o to, proszę sobie teraz wyobrazić, w jakim punkcie byłaby Polska, gdybyśmy nie mieli 2,5 tysiąca świadectw. To nie jest 2,5 tysiąca stron, to jest 2,5 tysiąca świadectw przetłumaczonych na język angielski, gotowych do użytku przez dyplomatów, przez historyków, przez ludzi zajmujących się szeroko pojętą pamięcią historyczną, gdybyśmy tego nie mieli. Myśmy to zrobili przez 2 lata. I teraz my powinniśmy to tak zrobić, a czy teraz chcemy właśnie zrobić w tym roku, w 2018 roku, stypendia naukowe dla zagranicznych także badaczy, którzy są zainteresowani okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej i którzy napisaliby albo artykuły, albo część rozdziału do prac zbiorowych, czy jakąś większą formę z użyciem właśnie tych polskich źródeł. Przypominam tylko, że w ośrodku chyba rok temu gościł autor biografii Reinefarta. I niesamowite jest to, jak się przygląda tą biografię Reinefarta, bo ona została napisana o całym tym procesie, prawda, Reinefarta i o tym, dlaczego on nie został ukarany za zburzenie Warszawy, za wymordowanie ludności cywilnej. Cała ta książka jest pozbawiona po prostu polskich źródeł, a czy tam Polacy funkcjonują wyłącznie w liczbach. I kiedy rozmawiano z nim, ja także z nim rozmawiałam, o tym nie zadecydowała zła wola, o tym zadecydował bardzo ciężki dostęp do źródeł i brak translacji na język angielski. Także bardzo się cieszę, że już teraz Polska ma te 2,5 tysiąca świadectw, mamy 5 tysięcy świadectw zgromadzonych.
Chciałam podkreślić raz jeszcze, Polska nie jest bezbronnym krajem. Z okupacji niemieckiej szacujemy, że jest około 100 tysięcy świadectw, z okupacji sowieckiej 30 tysięcy. Więc to nie jest mała liczba. Prawdopodobnie mamy ich najwięcej w Europie. Jak rozumiem, możemy spodziewać się także pierwszych publikacji. Kiedy, czy ma pani jakiś horyzont czasowy, kiedy możemy dostać je w księgarniach, kiedy one pojawią się na rynku? Po pierwsze, to Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami ma bardzo bogatą ofertę wydawniczą w tym roku. To prawda. I ukaże się bardzo dużo interesujących książek, także tłumaczonych z języków zachodnich, które nie były do tej pory tłumaczone. Natomiast na te książki, o których ja mówiłam, musimy poczekać, bo na początku w 2018 roku będą półroczne stypendia dla naukowców i potem pół roku ukażą się te publikacje. Ja powiem tak, wiem, że jest oczekiwanie, żeby były natychmiastowe zmiany. Ja odpowiem na to tak. Nam są potrzebne solidne badania, dobry dostęp do źródeł i na tej podstawie możemy zmienić narrację. My nie zmienimy narracji na temat okupacji w Polsce za pomocą memów. To jest po prostu za mało i tak się nigdzie nie robi. Efekty rozpoczętej pracy możemy się oczywiście spodziewać z jakimś opóźnieniem, bo to opóźnienie jest naturalne. Ta informacja, która już teraz jest, że Polska nie musi zakłamywać własnej historii, że my jesteśmy przecież bardzo też otwartym, jeśli chodzi o naukowców, otwartym środowiskiem, także na przyjmowanie rzeczy, które nie są dla nas łatwe, tak? Natomiast chciałabym jeszcze może jedno podkreślić. W tej całej dyskusji padały takie zarzuty, że Polska chce coś ukrywać i tam whitewashing, prawda, ten termin whitewashing cały czas pojawiał się. Otóż chciałam i panu, i państwu powiedzieć, że Polska prowadzi najbardziej otwartą politykę archiwalną ze wszystkich państw w Europie. Zdecydowanie najbardziej otwartą i zdecydowanie bardziej otwartą od Izraela, od Wielkiej Brytanii, od Francji, no od Niemiec. Pani minister, chciałem dopytać. I procesy sierpniowe, w których są zapisane zbrodnie przeciwko Żydom, były absolutnie otwarte od lat 90. Więc myśmy nic nie ukrywali i my nie mamy powodów, żeby cokolwiek ukrywać. Te głosy, które mówią, że Polska ukrywa coś, płyną z ignorancji. Pani minister, no właśnie chciałem dopytać, dlaczego takie dokumenty sprzed kilkudziesięciu dobrych lat dopiero dzisiaj są odtajniane? Jak duża jest jeszcze skala tych dokumentów do odkrycia, do dotarcia, do upublicznienia? One zostały ukryte na skutek powojennego podziału Europy, dlatego że zostały wykorzystane przy procesach norymberskich, a potem cała Europa i świat podzieliły się. Kraje zachodnie mobilizowały się do walki z komunizmem, no i Niemcy zachodnie stały się tą integralną częścią aliantów. Nie, prawda? Było wygodnie wtedy nowych publikować dokumentów? Nie było wygodnie, to były naciski zresztą z dwóch stron, bo to też musimy sobie powiedzieć to, że też były naciski ze strony Związku Radzieckiego z kolei, żeby też tych proces rozliczenia nie przebiegał zbyt głęboko. Więc o tym zadecydowały kwestie polityczne i one po prostu zostały utajnione, zostały odtajnione na skutek starań historyków i ambasador przy ONZ-cie Stanów Zjednoczonych, gdyby nie te dwie osoby, w dalszym ciągu byłby utajniony. I jeszcze jest jedna istotna kwestia, o której na ogół Polacy nie zdają sobie z tego sprawy. To, że my mamy odtajnione materiały ONZ-u, wynika z tego, że bardzo dużo źródeł dotyczących II wojny światowej ciągle nie zostało odtajnionych. O jakich liczbach mówimy, o jakiej skali? To są miliony dokumentów? Myślę, że to są ogromne zespoły, które nie zostały odtajnione. I teraz proszę tylko zauważyć, jeśli Polska całkowicie jest otwarta i wszystkie swoje źródła oddaje i wszystkie te procesy sierpniowe można było zdigitalizować, można było przewieźć, a z drugiej strony my mamy sytuację, gdzie są utajnione akta, które pokazują, dowodzą, że nie tylko państwo polskie nie współpracowało, ale włożyło najwięcej wysiłku, najwięcej ze wszystkich państw, żeby nagłośnić, żeby alarmować opinię Zachodu na temat toczącego się w Polsce ludobójstwa i to jest utajnione. Jeśli akta kontrwywiadu w Wielkiej Brytanii są utajnione, akta Enigmy są utajnione, to znaczy ja powiem tak, to jest najlepszym dowodem na to, że ci, którzy uważają, że nie trzeba prowadzić polityki historycznej i że jej nikt nie prowadzi oprócz Polski, po prostu się mylą.
Pani minister, ja chciałam powiedzieć, że my będziemy teraz bardzo mocno zabiegać, żeby pozyskiwać tego materiału z lat II wojny jak najwięcej, żeby zachęcać, bo to jest bardzo ważne, żeby była też dobra atmosfera, żeby nie występować z oskarżeniem, wyście schowali, prawda, utajnili, tylko żeby ta atmosfera była taka, jaka powinna być. No właśnie, pani minister, bo to, że 45 lat PRL-u musimy nadrabiać, to jestem sobie w stanie wyobrazić i przyjąć, ale to, że musimy nadrabiać jeszcze 30 lat III RP, to do mnie po prostu krew mi burzy. Czy to rzeczywiście jest tak, że przez te ostatnie 20, 25, 30 lat polskie państwo nie robiło zbyt wiele, nazwijmy to delikatnie, żeby, nie wiem, wystąpić o te dokumenty, żeby opisać prawdę historyczną? Byliśmy, nie wiem, na marginesie tej debaty mimo wszystko? Ja powiem tak. Po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej Polacy bardzo chcieli opisać ten okres komunizmu. I dobrze się, stało. I to się udało. Dobrze, że jest Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast od pewnego czasu do nas już docierały takie alarmujące informacje, że nie pracujemy nad okupacją niemiecką, że nie prowadzimy przede wszystkim, to jest bardzo ważne, badania nad totalitaryzmami, bo to jest też istotne dla polskiej tożsamości politycznej, ale to jest też pewna metodologia. Od książki Hanny Arendt Korzenie totalitaryzmu, po także inne ujęcia, my dzisiaj obserwujemy w ogóle wycofanie się historyków, ale także częściowo takiej szerokiej opinii publicznej, na przykład zastosowania terminu totalitaryzm. On został teraz wyparty przez reżim. I to, co się dzieje w życiu społecznym i to, co się dzieje też na uniwersytetach, jest dla nas bardzo niedobre i my powinniśmy być raczej tym krajem, który promuje tą wiedzę. Bo akurat byliśmy, powiedziałabym, tym krajem najbardziej dotkniętym przez zarówno Sowietów, jak i trzeba było zmienić, pani minister, w mentalności urzędników, w mentalności takiej też instytucjonalnej w ciągu tych ostatnich 2 lat w tej sprawie? Czy to jednak było ośrodek tak, że... nie powstał siłami urzędników, prawda? To jest istotne i ważne. Mi się wydaje, że ta sytuacja ostatnio ujawniła, że po prostu musimy robić te badania, że musimy robić dobrą dokumentację, że musimy pozyskiwać materiał archiwalny. Jest rzeczą niezmiernie smutną to, że nasza polityka archiwalna całkowitej otwartości, czyli dawaliśmy wszystko, nie pozyskiwaliśmy wartościowego materiału archiwalnego, też doprowadziła do załamania badań. Przecież nie jest to zupełnie normalne, że żyjemy w mieście, nawet które zostało zniszczone i zburzone, i nie mamy głównych procesów zbrodniarzy, którzy za to odpowiadają. To trzeba po prostu nadrobić, ale jak mówię, do tego potrzeba spokoju. Trzeba robić to systematycznie, spokojnie. I w dłuższej perspektywie. Perspektywie nie można żądać natychmiastowych efektów, chociaż one są, bo jednak repozytorium jest rzeczywiście imponujące. I repozytorium także było pokazywane zagranicznym historykom, amerykańskim, angielskim, niemieckim i izraelskim. Dopływały, one się przyjęło z bardzo dobrym takim odbiorem, więc będziemy kontynuować tą pracę. Pani minister, to na koniec jeszcze takie pytanie, troszkę szukające dziury w całym. Oczywiście prace nad dokumentami są niezwykle istotne, prace historyczne, badania i tak dalej. Natomiast pytanie brzmi, czy tym badaniami historycznymi jesteśmy w stanie się przebić, bo może w dzisiejszym świecie trzeba postawić na filmy, na działania popkulturowe, a nie historyczne, mówiąc wprost. Ja myślę, że to powinny być przede wszystkim takie działania z bardzo różnych poziomów. To im jest kultura popularna i film i jakieś inne formy, ale nie można zaniedbać nauki. Jeśli my zaniedbiamy naukę i badania naukowe, będziemy zawsze oskarżani właśnie o przypisywanie historii albo o mówienie bezpodstawnych rzeczy. Więc to musi iść razem, tego nie można puszczać. A jesteśmy w stanie wygrać tę bitwę, mówiąc językiem troszkę militarnym, wygrać ten spór i powiedzieć, przebić się z prawdą, przebić się z tym, jak wyglądały losy Polski w czasie II wojny światowej? Ja bym raczej nie używała militarnej retoryki. Przede wszystkim my po prostu musimy to robić, dlatego że nie mamy innego wyjścia. Polscy historycy na pewno nie kłamią, ani my nie kłamiemy, my po prostu mówimy prawdę. I przede wszystkim powinniśmy sobie jasno uzmysłowić jedną rzecz, że to Europa Środkowo-Wschodnia była pouczana, że nie nauczyła się różnych rzeczy, że byliśmy w komunizmie, że trzeba teraz się nauczyć, prawda? Natomiast proszę zauważyć, że ten wektor wiedzy, doświadczeń działał tylko w jedną stronę i to teraz my powinniśmy zająć się edukacją także zachodniej Europy i szeroko rozumianego nie świata zachodu. Nie jest to mission impossible?
Ja myślę, że jest to niezmiernie ciężkie, ale same zdiagnozowanie problemu, że my mamy teraz z tym problem na skutek ignorancji innych, jest już sukcesem. Do niedawna środowiska liberalno-lewicowe uważały, że wszyscy wszystko wiedzą, nie trzeba nic zmieniać, jest znakomity jest poziom wiedzy. No, Polacy też bardzo jasno pokazali, 52% respondentów uważa, że powinniśmy zmieniać, powinniśmy prowadzić politykę historyczną przez edukację i przez badania naukowe. I to robimy. Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że może jest szansa, jak powiedział pan profesor, napisał pan profesor Marek Cichocki, żeby z tego konfliktu dzisiejszego także wyszła dobra, pozytywna refleksja na kolejne dni, miesiące, lata pracy także Ministerstwa Kultury. Bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Za chwilę kolejne punkty programu. Rozmowa Marka Pyzy z profesorem Janem Żarynem. Wcześniej serwis informacyjny. Zostańcie państwo z nami. Pilnujemy Polski. Telewizja w Polsce.pl. Do zobaczenia.